Moim Państwa gościem Dawid Kubowicz, zaraz po zakończonym pojedynku z Zagłębiem Sosnowiec. Dawid, żartujemy, że Zagłębie Sosnowiec leży nam. Poprzednim razem, kiedy tutaj byliśmy, również wygraliśmy 2-0 i również był to moment przełamania. No tak wychodziło. W sparingu wcześniej też graliśmy 2-0. Tutaj pamiętam taki wynik. No, to już historia jest, ale cieszymy się, że dzisiaj udało się wygrać te 1-0 również. I mam nadzieję, że zaczniemy coś nowego, dobrego. Wyjdziemy troszkę z tego dołka, w którym byliśmy i będziemy szli całego przodu. Pierwszy kamień serca spada, bo faktycznie dzisiaj, tak jak mówisz, przełamanie, dzisiaj zwycięstwo. Moment, na który czekali wszyscy kibice Resowi i na pewno z wielkim oddechem i ulgą przyjęli ten wynik końcowy dzisiejszej batalii. No tak jak już tutaj powiedziałem przed kamerami Polsatu. Wygraliśmy ten jeden mecz, cieszymy się dzisiaj, no ale mamy też na uwadze i jesteśmy nauczeni doświadczeniem meczu w Łodzi, który wygraliśmy 3-0. Też była euforia, było to jakieś przełamanie. Niestety później wpadliśmy w dołek, musimy być cały czas czujni i w następnych meczach grać również solidnie i szukać punktów. Tak jak mówisz, teraz kwestia podtrzymania tej dobrej pasy, na którą wskoczyliśmy. Mamy nadzieję, że podczas kolejnych spotkań będzie równie pozytywnie, równie dobrze, bo wiadomo, tego grania przed Resowią jest jeszcze bardzo dużo i ta intensywność spotkań domowych również będzie spora. No dokładnie, każdy mecz ma swoją historię. Ten już się zakończył, wygraliśmy 1-0, przed nami wiele spotkań i musimy podtrzymać dyspozycję, tą defensywę dzisiejszą, poprawić też skuteczność. W ostatnich meczach mieliśmy dużo sytuacji, nic nie chciało wpaść. Dzisiaj może tych sytuacji było mniej. Wpadła ta jedna bramka, z czego się cieszymy. No w sumie dwie wpadły, jedna została anulowana Mikiego przez VAR. No, tak jak powiedziałem, cieszymy się, ale dużo meczów przed nami. Jedziemy dalej. Powiedz, jak dźwignąłeś te tematy, bo wiadomo, że psychicznie człowiek może wysiąść w momencie, kiedy jest ta bramka, jest ona anulowana, zaraz potem, wiadomo, gdzieś ten rzut karny, który całe szczęście również został anulowany, tych wzlotów emocjonalnych i zaraz zjazdów było kilka w dzisiejszym pojedynku. No musimy się do tego przyzwyczaić. No. Ten VAR jest to coś nowego. Dużo tych decyzji jest i dużo przestojów z tym związanych. Pomyślmy sobie, jak mógłby ten wynik wyglądać, gdyby tego VAR-u nie było. No, to mogłoby być 4-2, 4-3, może 5-3 kontrowersyjne karne, no ale może jednak dobrze, że ten VAR jest i sędziowie są w stanie się nim wspomóc i te wyniki nie są wypaczane. Dawid, zawsze mówiłeś, że biorę się po przegranych spotkaniach, teraz po zwycięskim i trzymajmy się już tego do końca. Rundy sezonu najlepiej. No najlepiej, żeby tak było. Dziękuję. Moim Państwa gościem Dawid Kubowicz. Dzięki serdecznie. Dzięki.